Szanowni Państwo, stosunki międzynarodowe rządzą się wieloma istotnymi zasadami. Wśród nich jest zasada wzajemności. Jedna z kluczowych zasad. Państwo w stosunkach między państwem A i państwem B, państwo A powinno starać się zachowywać w podobny sposób, w jaki jest traktowane przez państwo B. I gdy przyjrzymy się historii stosunków między Polską a Ukrainą, zarówno dekady wstecz, jak i w ostatnich latach, widać wyraźnie, że ta podstawowa zasada nie jest przestrzegana. Widzimy ogromną asymetrię na wielu polach, również na przestrzeni ostatnich 2 lat. Polska niezwykle ofiarnie wspiera Ukrainę finansowo, dostarczając amunicję, uzbrojenie w stopniu zagrażającym polskim interesom, osłabiając w sposób istotny możliwości obronne Polski. I cóż w zamian? Widzimy ogromną asymetrię. W związku z tym rodzi się naturalnie pytanie, co jest przyczyną tej asymetrii? Ponawiamy pytanie, co ukraińskie służby mają w swoich archiwach na polskich polityków. Służby ukraińskie znane są z dużej sprawności, z aktywności, również w Polsce, a zwłaszcza na Podkarpaciu. Rodzi się pytanie, co te służby, jakie materiały mają odnoszące się do polskich polityków. O tym było już dość głośno, ale niewystarczająco głośno i nagle dzisiaj jest cisza na ten temat. W związku z tym mamy radę dla pana premiera, dla pana prezydenta, by usunęli ze wszystkich istotnych stanowisk te osoby, które mają wpływ na politykę międzynarodową, na których prawdopodobnie istnieją te kompromitujące materiały. Pozwólmy w końcu realizować politykę, która będzie polityką propolską. Ponieważ faktycznie dzisiaj, gdy się przyglądamy stosunkom Polski i Ukrainy przez pryzmat obu państw, rzeczywiście Ukraina ma 2 prezydentów, Wołodymyra Żołęskiego i Andrzeja Dudę oraz 3 premierów, Denysa Szmyhala, Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Konfederacja, wolność i niepodległość.